Bardzo teraz proszę o wygłoszenie swojego referatu pana profesora Radosława Zenderowskiego, cieszynianin, profesor socjologii, politolog, profesor nauk humanistycznych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jestem bardzo wdzięczny i zaszczycony takim przywilejem pewnej wypowiedzi na temat Richarda Pipesa jako historyka i sowietologa. Najpierw chciałbym powiedzieć, że ja historykiem nie jestem, więc ja się mogę wypowiedzieć jako politolog, ewentualnie jako socjolog, więc nie będę wchodził na jakby nie swoje pole. Chciałbym w takich 6 punktach ująć ten temat. Po pierwsze, Richard Pipes jako świadek epoki. Po drugie, jako ekspert i doradca. Po trzecie, miejsce Richarda Pipesa w środowisku amerykańskich sowietologów. Po czwarte, rozumienie Rosji i Rosjan. Niezwykle aktualne rozważania samego Pipesa. I ostatnie 2 punkty. Dlaczego według Pipesa upadł komunizm i Polska jako przeszkoda do realizacji totalitarnego projektu. Richard Pipes jako świadek epoki. Richard Pipes, można powiedzieć, zobaczył totalitaryzm na własne oczy, zanim został jego badaczem. To był oczywiście totalitaryzm w wydaniu niemieckim, nazistowskim. W późniejszym czasie miał możliwość już z pewnego dystansu obserwować totalitaryzm w wydaniu sowieckim, który, jak twierdził, ku zdumieniu wielu swoich kolegów, przygotował grunt pod rozwój ideologii nazistowskiej i faszystowskiej. Do tego wątku jeszcze wrócę. Richard Pipes swoją młodość, jak wiadomo, i wiek średni spędził w cieniu zimnej wojny w dobie rywalizacji geopolitycznej między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Europę, z której pochodził, i Związek Radziecki, który był, można powiedzieć, swoistą antyeuropą, używając słów zmarłego niedawno Milana Kundery, widział już z pewnej oddali, za Atlantyku. Richard Pipes jako ekspert i doradca. Richard Pipes to wieloletni dyrektor Ośrodka Badań Rosyjskich Uniwersytetu Harvarda, który do dziejów nauki przeszedł przede wszystkim jako autor kilku, notabene tutaj są wystawione, monumentalnych książek na temat nowożytnych dziejów rosyjskiego despotyzmu. Ten harvardzki Ośrodek Badań nad Rosją, dzięki niemu przede wszystkim wyrósł do rangi najbardziej poważnego, najbardziej prestiżowego Ośrodka Badań nad historią i polityką Rosji i Związku Radzieckiego. Richard Pipes objął funkcję dyrektora tego ośrodka, którą przez ponad 25 lat sprawował na przemian z innym wielkim przedstawicielem polskiej szkoły w amerykańskiej sowietologii, mianowicie wychodźcą z przedwojennego Lwowa Adamem Ulamem. W 1976 roku stanął na czele zespołu, który został określony Team B, grupy niezależnych specjalistów powołanej przez prezydenta Geralda Forda do oceny tej analizy polityki i strategii sowieckiej, jaką dostarczała rządowi amerykańskiemu CIA. Warto podkreślić, że pod jego opieką stawiali pierwsze kroki naukowe i polityczne w tym zespole tacy wielcy gracze amerykańskiej sceny strategicznej jak Paul Nitze czy Paul Wolfowitz. Zespół kierowany przez Richarda Pipesa wykazał, że sowieccy strategzy nie dążą do osiągnięcia równowagi, ale do osiągnięcia zasadniczej przewagi nuklearnej nad Stanami Zjednoczonymi. Team B przedstawił sytuację, zgodnie z którą owa sowiecka strategia powinna spotkać się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem ze strony Ameryki. W latach 81-82 Pipes należał do zespołu doradców prezydenta Ronalda Reagana jako dyrektor Biura Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Miał więc, należy powiedzieć, podkreślić, zasadniczy wpływ na kluczowe decyzje, które były podejmowane w tym trudnym dla nas okresie stanu wojennego w Polsce. W tym czasie Pipes wystąpił wobec waszyngtońskich polityków z ostrzeżeniem przed lekceważeniem ofensywnej atomowej strategii sowieckiej, przedstawiając zasadniczą krytykę polityki detente realizowanej od czasów Nixona do Cartera.
pewnej linii ustępstw amerykańskich w stosunku do ekspansywnej polityki Związku Radzieckiego. Nieustępliwie krytykował tę cyniczną i krótkowzroczną politykę, jaką w Waszyngtonie promował jego niegdysiejszy kolega z Harvardu, Henry Kissinger. Kolejna ważna postać w polityce amerykańskiej. Trzeci punkt, Richard Pipes w środowisku amerykańskich sowietologów. Pipes przede wszystkim był rzecznikiem historycznego podejścia do fenomenu systemu sowieckiego, pierwszego totalitarnego państwa w dziejach świata. Z tych pozycji zawsze krytycznie odnosił się do zapatrywań zachodnich sowietologów orientacji rewizjonistycznej, a przede wszystkim wyznawców takiej socjologicznej czy politologicznej teorii modernizacji i konwergencji. Pisał, tu jest cytat, głównym grzechem sowietologii było to, że psychologię i historię narodów chciała zastąpić socjologią. Panowało przekonanie, że właściwie wszystkie rządy komunistyczne czy demokratyczne są w gruncie rzeczy takie same i wszystkie narody są takie same. A więc rozważania na temat kultury różnych narodów i ich psychologii są po prostu nienaukowe. Koniec cytatu. Dziejów państw, zdaniem Pipesa, nie da się wyjaśnić za pomocą a priorycznie stworzonych modeli. Potrzebna jest historyczno-genetyczna analiza przeszłości, prowadzona w oparciu o dostępne źródła. To stanowisko autora Rewolucji Rosyjskiej, książka, zadecydowało o jego miejscu w historiografii światowej. To też jest powodem, że zostawił on pracę o wielkim znaczeniu, do których nie sposób będzie się w przyszłości, nie można z nimi jakby nie dyskutować, może nie polemizować choćby. W środowisku amerykańskich sowietologów Pipes miał opinię rusofoba, skażonego polskim, w domyśle nieuprawnionym merytorycznie sposobem postrzegania Rosji. Cytat. Nie wolno wierzyć refleksjom Polaków o Rosji i Związku Radzieckim. Oni nie myślą uczciwie. Tak przedstawiciel innego zgoła nurtu sowietologii amerykańskiej, profesor Moshe Levin, ostrzegał amerykańskich czytelników przed kolejnymi książkami Pipesa oraz innych polskich sowietologów jeszcze w roku 1991. Tymczasem Richard Pipes był jednym z najbardziej niezawisłych umysłów wśród historyków w burzliwym wieku XX. Wyróżniał go dystans do amerykańskiego świata akademickiego i sprzeciw wobec, paradoksalnie, bardzo mocno prosowieckiej sowietologii w Stanach Zjednoczonych. Autor monografii pod tytułem Rosja bolszewików wyznawał w swoich wspomnieniach. Nigdy do końca nie odzyskałem szacunku, który miałem wcześniej dla moich kolegów. Ich egoizm i tchórzostwo kryły się zbyt wyraźnie pod fasadą akademickiej troski. Mówił w ten sposób o środowisku Uniwersytetu Harvarda w Bostonie. Ale można osądzić, iż odnosi się szerzej do całego życia akademickiego w Stanach Zjednoczonych, przeoranego bardzo gruntownie przez rewolucję lat 60. Według Pipesa w ocenie komunizmu myliła się niemal cała amerykańska inteligencja. Cytat. Było naprawdę zastanawiające, że przeciętny człowiek, przykładowy taksówkarz z Nowego Jorku, lepiej rozumiał komunizm niż większość amerykańskich profesorów. Prawdziwy pomnik takiej tendencji z pozoru obiektywnej, a w istocie sprzyjającej sowieckiemu wielkiemu kłamstwu, wystawił wówczas brytyjski politolog i twórca podstaw teorii stosunków międzynarodowych Edward Hollett Carr. Wcześniej dyplomata, gorący entuzjasta appeasementu, czyli oddanie całej Europy Środkowo-Wschodniej Hitlerowi, a po II wojnie światowej zwolennik oddania Europy Środkowo-Wschodniej Stalinowi. Ponieważ to, jak twierdził, Stalin i jego czołgi są nosicielami postępu w tej, jego zdaniem, zacofanej części kontynentu. W takim też duchu bezkrytycznej chwalby sowieckiego eksperymentu opublikował Carr w roku 1950 pierwszy z 14 tom swojej historii Rosji Sowieckiej. I wtedy właśnie młodziutki badacz z Cieszyna rzucił rękawicę uznanemu guru rodzącej się sowietologii. Zaledwie 28-letni doktorant opublikował miażdżącą recenzję pierwszego tomu syntezy Carra na łamach poważnego pisma naukowego Russian Review. I cytat, jeśli Lenin i jego towarzysze zdobyli władzę nad Rosją w 1917-19 roku, a w latach 39-45 Stalin poszerzył to panowanie na pół Europy jeszcze, to ich sukces nie dowodzi bynajmniej, że mają rację. Trzeba w historii oddawać głos także, a może przede wszystkim ofiarom. O nich zaś Carr milczał. Trudno sobie wyobrazić bardziej dogłębne odseparowanie moralności od historii niż to, które prezentuje niniejsza książka. Podsumował swoją krytykę tej
tendencji młody Pipes. Za jakie tezy Pipes był najbardziej krytykowany w środowisku politologów? Tu znowu cytat. Gdyby nie rewolucja rosyjska, zapewne najważniejsze wydarzenie XX wieku, najprawdopodobniej nie byłoby narodowego socjalizmu, II wojny światowej i dekolonizacji, a na pewno nie byłoby zimnej wojny, w cieniu której żyliśmy przez lata. Pisał Pipes w roku 1995 roku w eseju Rewolucja rosyjska. Trzy pytania. Co do dwóch tez Pipes był przekonany zupełnie. Po pierwsze, że Mussolini i Hitler użyli widma komunizmu do zastraszenia ludności w swoich krajach, by ta zdecydowała się oddać im władzę dyktatorską w imię uniknięcia scenariusza komunistycznych losów swych narodów. Po drugie, od bolszewików przejęli faszyści i narodowi socjaliści koncepcję partii nowego typu, jak to się określa w politologii. Kolejny punkt, rozumienie Rosji i Rosjan według Richarda Pipesa. I to znowu cytat. Zdecydowanie oddzielam władzę Rosji od rosyjskiego narodu, a także wykształconych Rosjan od całej ludności tego kraju, pisał Pipes. Czuję sympatię i podziw dla rosyjskich intelektualistów, nawet jeśli krytykuję ich politykę. Kiedy czytam prozę Tugierniewa, Tołstoja albo Czechowa, poezję Pasternaka, Achmatowej, kiedy słucham pieśni Okudżawy albo Wysockiego, gdy obserwuję heroizm Sacharowa, jestem u siebie w domu. Ale wszystko wygląda inaczej, gdy studiuję rosyjską politykę, kiedy jako historyk skupiam się uwagę na Rosji albo gdy spotykam Rosjan pełniących funkcje polityczne. Rosjanie są narodem o szczególnym obliczu, pisze Pipes. Narodem, który nigdy nie zdołał przełożyć swych ciepłych, ludzkich uczuć na bezosobowe stosunki, jakich wymaga sprawne funkcjonowanie instytucji społecznych i politycznych. Dlatego potrzebują silnej ręki, która by regulowała ich życie publiczne, kontroli pionowej, miast więzi poziomych, tak bardzo charakterystycznych w państwach rozwiniętego Zachodu. W konsekwencji, konkludował Pipes, nie mam zrozumienia dla rosyjskiego nacjonalizmu i rosyjskiej antypatii do Zachodu, które tworzą wygodną więź między władzą a wykształconymi masami. Nawiasem mówiąc, mój stosunek do Stanów Zjednoczonych jest odwrotnością w stosunku do Rosji. Żywię najgłębszy szacunek dla ich życia publicznego, lecz o wiele mniejszy dla amerykańskiej kultury, pisze Pipes. U Pipesa pojawia się koncepcja państwa patrimonialnego. I państwo to jest własnością panującego autokraty i samodzierżawcy. To punkt wyjścia i klucz do koncepcji Rosji u Pipesa. Akcent ten kładł na patrimonialną naturę cesarskiej czy carskiej władzy. Patrimonializm miał w ujęciu Pipesa cztery filary. Jedynowładztwo, system dyspozycji bogactwami kraju przez samodzierżawcę właściciela, po trzecie zasady rozporządzania poddanym im przez niego i po czwarte państwową kontrolę nad informacją. Autokracja nie dała szans ludności, aby, jak pisze Pipes, rozwinąć w sobie szacunek dla prawa i własności. W tym systemie tkwiły zaczątki totalitaryzmu. Od XII do XVII wieku trwały one w państwie ruskim, następnie moskiewskim, a nie przezwyciężone z pewnymi przerwami i modyfikacjami aż do dzisiaj. I powiada, że w Anglii rozwój własności ziemskiej umożliwił ograniczenie władzy królewskiej, podczas gdy w Rosji było dokładnie odwrotnie. Niezwykle ważne wydają się refleksje państwa o założeniach polityki zagranicznej bolszewickiego państwa. Nie była ona jego zdaniem improwizacją, jak niektórzy myśleli. Miała u podstaw bardzo przemyślany program. W opinii autora rewolucji rosyjskiej pierwsze wielkie doświadczenie sowieckiej polityki zagranicznej, czyli rokowania brzeskie z mocarstwami centralnymi, pozwalają na wyodrębnienie czterech fundamentalnych zasad tej polityki zagranicznej. Primo, poświęcić można wszystko. Życie ludzkie, ziemię i zasoby, honor narodowy, byle tylko utrzymać władzę w państwie, które ogłosiło się proletariackim. Sekundo, Rosja z bazą światowego systemu socjalistycznego, o zbudowanie którego trwa walka. Tercio, porozumienia międzynarodowe są świstkiem papieru. Quadro, trzeba wyzyskiwać wszelkie przeciwieństwa między państwami burżuazyjnymi, mającymi obiektywnie rozbieżne interesy. Można postawić sobie pytanie, czy to nie brzmi dostatecznie aktualnie w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie. I ostatnie dwa punkty. Dlaczego według Pipesa upadł komunizm? Otóż komunizm sowiecki był systemem ze swojej istoty zorientowanym na eksport, ideologicznie ekspansywnym, agresywnym, stawiającym sobie za cel urządzenie losów nie tylko ojczyzny proletariatu, ale wszystkich innych państw i narodów. Pipes podkreślał bardzo stanowczo tę myśl.
Komunizm wypalił się, uważał Pipes. Od społeczeństwa domagał się zbyt wiele, wielkich ofiar, nie dając nic w zamian. Nie dawał ludziom żadnej nadziei na lepszą przyszłość. Koncepcja upadku systemu sowieckiego w rezultacie wypalenia wydaje się jedną z bardziej interesujących w jego koncepcji. I tu chciałbym jedną rzecz podkreślić, bo jest bardzo aktualne. Kolejna obserwacja Pipesa. Komunizm stwierdził w swoich wykładach, próbował zanegować trzy fundamentalne składniki ludzkiej natury. Przywiązanie do własności prywatnej, do religii i do wolności słowa. To ostatecznie skazało go na klęskę, a także na duchową pustkę, nie wykorzeniając przy tym tęsknoty ludzi, ofiar systemu za utraconymi wartościami. I warto zwrócić uwagę, że Pipes twierdzi, że to nie jest tylko problem komunizmu, że także w systemach demokratycznych, jeżeli dochodzi do zakwestionowania tych trzech wartości, czyli prawa własności, religii i wolności słowa, no to jest prosta droga po prostu do totalitaryzmu. I ostatni punkt, Polska. I zadałem sobie pytanie w nawiasie i Ukraina z znakiem zapytania jako przeszkoda dla realizacji totalitarnego projektu. Pipes sporo pisze o wojnie polsko-sowieckiej lat 1919-1920 i w wielkim skrócie stawia taką tezę, że ta wojna ona musiała się odbyć, dlatego że po prostu determinacja Rosjan czy Związku Radzieckiego, żeby przejść na Zachód była dostatecznie duża. I powiada taką ciekawą rzecz. Przetrwała Polska, a inne narody Europy Środkowo-Wschodniej stały się beneficjentami zwycięstwa nad Wisłą. To dzięki Polsce i zwycięstwu nad bolszewizmem w tamtym czasie, w 1920 roku, otrzymały one szansę budowania własnych państw. I tak zastanawiam się na końcu, czy przypadkiem Ukraina teraz nie jest w podobnej roli, prawda? Powstrzymywania. To jest chyba pytanie retoryczne, tak mi się wydaje. Ale chciałbym na końcu powiedzieć, że twórczość Pipesa, który jakkolwiek był historykiem, można uznać za też wybitnie politologiczną. Bardzo często się zdarza, że właśnie historycy są dobrymi politologami, ale politycy rzadko są dobrymi historykami. I to jest właśnie ten właśnie przykład. Dziękuję Państwu za uwagę. Panu profesorowi dziękuję za przybliżenie postaci pana Richarda Pipesa tak wnikliwie, ale można powiedzieć, że to był też ogromny skrót tego wszystkiego, bo na ten temat można by poprowadzić roczne wykłady na uniwersytecie.